Możemy tylko nieść to przesłanie i dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy. I gdzie słyszymy, jak Matka Boża mówi, gdzie Bóg do nas przemawia? Tu w waszym zakładzie pracy, tu w waszym miejscu, gdzie godzinami pracujecie, wyrabiając te rurki do samochodów, do czego jeszcze? Tak? Dobrze mówię? No właśnie, to ja już błogosławię te rurki nawet, że jak będą jeździć tymi samochodami, żeby nie ulegli wypadkowi. Życie jest bowiem tak niepewne i kruche. Matka Boża przychodzi do nas, kochani moi, przychodzi jak do Elżbiety i dzisiaj, kiedy wrócicie do waszych domów po pracy, powiedzcie im, nie wracam dziś sama, nie wracam sam. Maryja dziś przychodzi do naszego domu. Ona była dziś u mnie w pracy. Ona była dziś u mnie, obok mnie. Takiego utrudzonego, zatroskanego, zbolałego może, pobitego przez życie. Ona chce ci dziś powiedzieć, dziecko moje, ty wciąż moje jesteś. Idziemy do Matki Bożej. Ta figura, ona będzie tutaj wam zawsze przypominać, kochani moi, tą dzisiejszą modlitwę. Więc proszę, Matko, idź dziś do każdego polskiego domu, do każdej rodziny. Przypominamy sobie, że 13 października 1917 roku Matka Boża, to było ostatnie objawienie. Był wtedy cud słońca, a gdzież tu słońce jak leje? Ale gdyby ona chciała, może tu natychmiast przyjść słońce. Ona przemienia każdy smutek, każdą ciemność w piękno, w jasność, każde serce. Moi drodzy, dlatego ona dzisiaj nam przypomina to, co powiedziała do fatimskich pastuszków. Różaniec i droga nawrócenia. Różaniec i droga przebaczenia. Droga spotkania drugiego człowieka. Spotkania tak naprawdę jak brat z bratem, siostra z siostrą. I dzisiaj może, kiedy Polska przeżywa różne chwile trudne, Kościół, społeczeństwo, a nawet wspominamy rolników tam, dziś Warszawa zablokowana, idą w tych strugach deszczu i każdy pragnie, aby była sprawiedliwość. Matka Boża mówi, bądźcie więc dobrzy dla siebie, pomagajcie sobie nawzajem, nie złorzeczcie, nie odrzucajcie, ale zawsze przyjmujcie drugiego, bo tego pragnie mój Syn, Jezus Chrystus, który jest Ojcem naszym i wszyscy przed Nim staniemy, wcześniej czy później. Amen. A teraz pocierpicie trochę za wasze rodziny, bo będę w języku włoskim mówił, więc dlatego módlcie się teraz w tej chwili za waszych bliskich. Pomyślcie teraz o nich.